Panie burmistrzu, na jakim etapie obecnie jest ta trudna przebudowa tej głównej drogi, najważniejszej drogi do Wisły? No, cieszę się, że Pani podkreśliła słowo trudna, bo rzeczywiście jest to potwornie trudne zadanie, budzące wiele kontrowersji i wiele takich wielkiego niezadowolenia wśród mieszkańców przede wszystkim. W tej chwili został wprowadzony drugi etap pod brzegiem, przebudowa odcinka pod brzegiem do ronda z tymczasowym mostem. Został poprowadzony objazd ulicą Konopnicką w przeciwnym kierunku, jak to miało w tej chwili do tej pory miejsce. No i tutaj proszę wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, a zwłaszcza wieczorami, kiedy to tak na pamięć się jedzie i czasami nie zwraca się uwagi na oznakowanie. Tutaj trzeba zwrócić szczególną ostrożność. Na razie ruch odbywa się bardzo, bardzo płynnie. Mam nadzieję, że tak pozostanie w tym okresie jesiennym do czasu zrealizowania tego odcinka, bo on jest takim chyba najtrudniejszym. Oczywiście inwestycja jest, znowu muszę to podkreślić, jest realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, więc tutaj my jako miasto i ja jako burmistrz nie mam żadnego wpływu na to, kiedy, w jakim okresie czasu zostanie zrealizowana, kiedy zakończy się cały proces przebudowy drogi. Możemy tylko prosić, apelować i to oczywiście czynimy, uczestnicząc na stałe w naradach budowlanych. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będziemy już uciekać od tych najtrudniejszych elementów przebudowy jednej i drugiej powiatowej drogi do Czarnego, bo tam mamy zamknięty w tej chwili most, który nam potwornie utrudnił życie i nie wiemy, jak dowieźć dzieci do szkoły, ale to znowu jest inwestycja powiatu. Ktoś zapomniał o tym, że trzeba po prostu dowieźć dzieciaki do szkoły. Musimy sobie z tym poradzić i jakieś tam zorganizować ten transport w tym okresie 2 miesięcy roku szkolnego. No, musimy to tutaj wytrzymać w jakimś zakresie, no ale też obserwuję, że teraz od 2 tygodni ten ruch jest całkiem przyzwoity i wcale nie jest tak tragicznie, jak było jeszcze wcześniej. Mam nadzieję, że ta druga połowa roku będzie bardziej optymistyczna niż do tej pory, jak to miało miejsce. No i oczywiście to, co nas najbardziej denerwowało, to zaangażowanie prac na tych drogach. Mam nadzieję, że w końcu to ruszy i te postępy prac będą na tyle widoczne, że będą też cieszyły oko, a też nas uspokajały, że inwestycja będzie mogła być oddana w terminie. Gdzie mieszkańcy mogą znaleźć informacje właśnie o tych utrudnieniach, o remoncie, bo pewnie gdzieś te informacje na Waszej stronie też są? Tak, na stronie miasta www.wisla.pl jest taka zakładka utrudnienia drogowe. Tam te informacje o utrudnieniach są, o bieżącej sytuacji na drodze, są kamery zamontowane. Bardzo podobnie jest też, jeżeli chodzi o drogę powiatową w Czarnym, więc proszę też wszystkich o śledzenie tamtych informacji, które staramy się aktualizować, ale też na tyle, na ile dostajemy takie pewne, rzetelne i sprawdzone informacje z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, bo to znowu te informacje nie wypływają od nas, ale właśnie od głównego inspektora, od inżyniera kontraktu, więc my musimy tylko na nich spolegać. Oczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc czasami się to z dnia na dzień zmienia i tutaj też proszę o wyrozumiałość w tym zakresie. Staramy się ją aktualizować na tyle szybko, na ile oczywiście ona dotrze również i do nas w tym zakresie.